Nicola Peltz chce zorganizować drugie pierwsza ceremonia była koszmarem. O ślubie Nicoli Peltz i Brooklyna Beckhama napisano już niemal wszystko. Kilka miesięcy temu pojawiły się głosy. Zabajeczna ceremonia wcale nie była taka magiczna, a panna Mloda nie była zadowolona z tego. Jak potoczył się najważniejszy dzień w jej życiu? Media wielokrotnie rozpisywały się również o jej rzekomym konflikcie z Victoria Beckham, która miała rozpocząć spór o sukienkę. Początkowo wybranka Brooklyna Beckhama miała bowiem wystąpić w kreacji należącej do atelier bylej członkini Spice Girl. Wkrótce jednak miało się okazać, że pracownia Beckham nie zdaży przygotować sukienki i w rezultacie Nicola musiała zadowolić się kreacją od Valentino. Nie był to jednak koniec problemów, bo zagraniczne portale donosiły, że sam ślub Peltz i Beckhama wcale nie był taki szczęśliwy. Bo cała uwaga skradła matka pana Mlodego. Victoria miała być nawet adresatka ślubnych toastów. Co wyraźnie zabolało Nicolę, która tego dnia powinna być najważniejsza. Teraz okazuje się, że aktorka chce powtórki z rozrywki. THE Mirror donosi, że ponoć ruszyli już przygotowania do drugiego wesela Peltz i Brooklyna. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Źródło bliskie aktorce poinformowało, że Nicola chciałaby odczarować z niej wspomnienia i przeżyć szczęśliwy dzień po całym stresie, którego doświadczyła przy pierwszej ceremonii. Informator twierdzi, że nawet oglądanie ślubnym zdjęć wprawia Peltz w rozpacz. To był koszmar. Nicola nie była w pełni zadowolona z tego, jak przebiegło jej wesele. Problemem były również przygotowania z trzema różnymi wedding plannerami. Teraz ceremonia kojarzy jej się tylko z awanturami, problemami i napięciami, twierdzi źródło portalu. Serwis twierdzi nawet, że z pomysłu zadowolona jest sama Victoria Beckham, która zdaje sobie sprawę, że powtórna ceremonia nie rozwiązałaby wszystkich problemów, ale byłaby nadzieja na nowy początek. Informatorzy przekonują, że wydarzenie ma odbyć się w pierwsza rocznicę ślubu Peltz i Beckhama. A aktorka rozglada się już za sukienka. Myślicie, że i tym razem szykuje się impreza stulecia?